odcinku o znaleziskach. Pokażę Wam, co udało mi się dzisiaj zdobyć całkowicie przypadkowo. Pojechałem na zakupy od siebie 5 km do innego miasta i akurat tam była wystawka i zainteresowało mnie, bo coś z kartonu świeciło. Świecił ten świeci, więc się zatrzymałem, zobaczyłem. Pokażę Wam, co znalazłem. Zacznę może od tej rzeczy. Śmieszne trochę, ale wziąłem kulę całkowicie jak nowe, aluminiowe do chodzenia, w bardzo dobrym stanie. Do tego jeszcze taki, nie wiem czy to jest odkurzacz, czy to jest pompka, jest to dość spore, fajny kabel miedziany, gruby. Do tego dwa odkurzacze, tylko jeden mam akurat przy sobie, drugi został w samochodzie. Takiego jeszcze nie rozpierałem, więc za niedługo na odcinku zobaczymy. Chociaż kabla ma dość sporo. Rurka z ogrzewania widać była, więc mosiąc znowu będzie. Do tego kosz pełny aluminiowych zamków i stalowych. Pokażę Wam. Wszystkie aluminiowe. Jak widzicie, a klamki te są aluminiowe. Zamki to raczej metal. Jest tego naprawdę sporo. Ale co najlepsze, to zobaczcie tutaj. Jeden garnek był ze stali nierdzewnej, nad magnes nie przyciąga. Tutaj takie tabliczki. Te tabliczki nie będą nigdzie oddawane, one zostają u mnie. I co najbardziej mnie cieszy, jak widzicie tutaj, bardzo dużo cyny. Świeczniki cynowe z próbami nabitymi, tu są w środku próby. Bardzo fajne. Do tego zegar cynowy, również sygnowany. Do tego kolejny zegar. Od razu tutaj jest mierzenie temperatury. Również sygnowany. Tutaj i tutaj, jak widzicie. Talerzyk. Jakiś stary. Również z cyny. Tutaj talerzyk, ale on jest z cynku. Taki wazon, również cynowy, to jest pieczątka, jak widać. No i tutaj zobaczcie kufle, jakie fajne. One są z porcelany, całe. Naprawdę mega, ten jest super. Również sygnowany. Tutaj kolejny, porcelanowy. Również sygnowany. Bardzo fajne. Tu kolejny kufel, również z porcelany on jest. Również cyna. Do tego doszło jeszcze dwa oto takie wazony z miedzi. Fajny wizerunek. Nie wiem jeszcze co z nimi będę robił. Podstawka taka. Pod kawę czy herbatę mi się wydaje. Może się mylę z mosiądzu. Jest ich trochę. Jeszcze kufle takie. Tutaj motyw myśliwski. Bardzo fajny. Również sygnowany. Z kryształu. Ten również. Jak widzicie. Również sygnowany. I co najlepsze. Świecznik. Jest bardzo ciężki, również jest cyny, a tutaj u nas cyna bardzo, bardzo jest droga. Chyba teraz bodajże jest 32 lub 33 euro za kilogram cyny. A tak z ciekawości wezmę wagę, zobaczymy ile samej tej cyny mamy. Nawet tego nie ważyłem. Zobaczymy ile za to byśmy dostali, no wiadomo szkoda sprzedać na złom. Ale zobaczyć można.
ile się zarobiło. Więc co, ja na początek dam te zegary. Nie wiem, czy mi się tak wszystko zmieści tutaj. A przepraszam, ten jest z cynku, tego nie mogę dać. To był cynowy. Oj, teraz problem, gdzie ten świecznik tutaj dołożę. Może tak to zrobimy. Nie wiem, czy się to nie zawali. Bo jest tego tutaj dość sporo już. O, może coś z tego będzie. W miarę się trzyma. Może nie spadnie. Więc za samą cynę mam 3 kg 461 gram. Jeszcze jakbym odjął te tutaj z tych kufrów cynę, to by było jakieś 4,5 kg. No ale tutaj jak widać 30, przepraszam, 3 kg 460 to mam 30. Około 105 euro, czyli na polskie zarobiłem jakieś 500 parę złotych za to, że się zatrzymałem i wziąłem po prostu to do samochodu. Więc jak zawsze mówię, warto się zatrzymać i warto zobaczyć. Fajne, fajne fanty dzisiaj, naprawdę super. No nie licząc jeszcze tego aluminium, tego musiądzu, bo jest tego trochę sporo. Więc dzisiejszy dzień uważam za udany. Więc oczywiście, jak się Wam filmik podobał, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Do następnego. Hej!